Paweł Fajdej krytykuje Roberta Lewandowskiego i gratuluje Światek. Popiera go Marcin Gortat. Gala Mistrzów Sportu, Iga Światek i Robert Lewandowski na najwyższych miejscach tegoroczna 88. Już Gala Mistrzów Sportu przyniosła wiele niespodzianek. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła nasza najlepsza w historii tenisistka. Aktualna liderka rankingów ta, Iga Świątek. Trzykrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych wyprzedziła tym samym trzykrotnego mistrza świata na żużlu, Bartosza Zmarzlika. A także trzykrotnego zwycięzcę tytułu sportowca roku, Roberta Lewandowskiego. Z zajętego przez siebie miejsca zdecydowanie nie był jednak zadowolony Paweł Fajdek, który znalazł się dopiero na 9. pozycji. Lekko atletę wyprzedzili m.in. tacy sportowcy jak Kamil Semeniuk, Dawid Kubacki, Mateusz Ponitka, Adrian Meronk i Katarzyna Wasińsk. Niedocenionego medalistę poparła także część kibiców. Niektórzy zwracali uwagę na to, że kapitan naszej reprezentacji w piłce nożnej, Robert Lewandowski, zajął zbyt wysokie miejsce. A na jego wyniku zaważyła przede wszystkim popularność, a nie osiągnięcia sportowe. Trudno się więc dziwić, że szczególnie rozgoryczony był pięciokrotny mistrz świata w rzucie młotem, który w rozmowie z portalem sport.pl nie krył swojej frustracji. Iga była bezkonkurencyjna. Tenis to sport globalny, niesamowicie się go ogląda. A takie sukcesy, w tak młodym wieku, to coś fenomenalnego. HP Elbas, wielki szacunek. Takie historie rzadko się zdarzają. Na drugim miejscu chciałbym widzieć siebie. Jestem pięciokrotnym mistrzem świata i czegoś takiego w Polsce nie było. Na świecie jest tylko jeden człowiek, który miał tego więcej, Serhii Bobka, podsumował Paweł Fajek. Oliwy do ognia postanowił dolać także Marcin Gortat. Były zawodnik Washington Wizards poparł lekkoatletę i opublikował w sieci wpis, który wywołał lawinę komentarzy. Sorry, ale to jakieś jaja, gość zdobywa 5 mistrza świata i idzie na rekord 6 z rzędu i zostaje 9 w plebiscycie, napisał poirytowany całą sytuacją emerytowany koszykarz NBA. Jeden z internautów odpowiedział byłemu centrowi Los Angeles Clippers, że w takim razie trzeba oddawać więcej głosów na swoich faworytów. W odpowiedzi na wiadomość Marcin Gortat zasugerował, że smsy widzów nie mają żadnego znaczenia w plebiscycie. Kolego, jeżeli uważasz, że miejsca są wybierane dzięki głosom widzów, to chciałem ci pogratulować, czytam w jednym z komentarzy. Trudno rozstrzygnąć, która ze stron ma rację. Jedno wydaje się pewnie, jeśli to kibice decydują o zwycięstwie i w plebiscycie na sportowca roku, to pięciokrotny mistrz świata Paweł Fajdek ma prawo czuć się niedoceniony.